Mark Rowlinson, solista zespołu muzyki dawnej New London Consort, był gościem specjalnym drugiej edycji Letniej Akademii Śpiewu, której mecenasem jest Skok Stefczyka. Artysta wystąpił z recitalem w kościele Świętej Brygidy w Gdańsku oraz poprowadził warsztaty dla młodych polskich śpiewaków. Pomyślałam, że byłaby to fantastyczna okazja, żeby sprowadzić go do Polski, po to, by w ramach Letniej Akademii Śpiewu, której jestem organizatorem, poprowadził warsztaty wykonawstwa muzyki barokowej. At the grapes and avenues of sense. Angielski muzyk przyznaje, że praca z polską młodzieżą to dla niego czysta przyjemność. Jak dotąd jestem pod wrażeniem. To są naprawdę dobrzy śpiewacy. Brzmią czysto, świetnie rozumieją muzykę, którą wykonują. Można powiedzieć, że odrobili lekcje i odnajdują w śpiewanym tekście jego sens. To naprawdę imponujące wśród młodych śpiewaków, którzy z reguły mają skłonność do skupiania się wyłącznie na samym głosie. Okazuje się, że w Polsce można zrobić łatwiej karierę niż na przykład w Wielkiej Brytanii. Tu są lepsze możliwości dla młodych ludzi niż w Anglii. Poważnie, polska publiczność, jest jej więcej, przychodzi na koncerty i bardziej entuzjastycznie reaguje. U nas ludzie są już właściwie trochę tym znudzeni. Artyście podczas koncertu akompaniował Roman Perucki. Zawsze wielka przyjemność, jeśli jest to wielkiej klasy muzyk. Cieszę się bardzo, że miałem możliwość współpracy. Była ona naprawdę zerowa, piękna i można było się przy okazji tego wspólnie czegoś nauczyć. When shall I leave this magic sphere and be all mine? Uczyć od mistrza będzie się również młodzież uczestnicząca w Letniej Akademii Śpiewu. Jak on sam przyznaje, najważniejsze jest wydobyć z artysty więcej talentu, niż myśli, że posiada.